Natomiast tutaj, już nie zdążymy. Jak cofniemy troszkę, to i zdążymy. Chciałem wam tutaj zwrócić uwagę na usytuowanie pasów ruchu w ciągu drogi krajowej numer 14, bo zwróćcie uwagę, że te pasy nie są ustawione tak idealnie na wprost. A więc pojazdy tutaj po mojej prawej stronie, które będą kontynuować jazdę drogą krajową numer 14, będą jechać na wprost, aby pozostać na swoim pasie, będą lekko jechać w lewą stronę. Tak te pasy tutaj są poprowadzone. Podejrzewam, że droga od prawej strony zyskuje dodatkowy pas dzięki temu, dzięki takiemu przestawieniu tych pasów tutaj w ciągu drogi krajowej numer 14. Teraz będziemy to doskonale widzieć. Zobaczcie, ten pojazd nie jedzie idealnie na wprost. Lekko odbija w lewą stronę. Tak tutaj są usytuowane pasy. Szczególnie to mówię w związku z tym, aby gdzieś tam skrajnym prawym bardzo nie jechać idealnie na wprost, bo jak już wspominałem, szczególnie dla tych, którzy z prawej skręcają w prawo, może to być rzecz bardzo, bardzo ważna, że ten prawy pas tworzy się im dopiero.